Dobrze, że tego filmu nie nagrałem wczoraj, ponieważ miałem bardzo podniesione ciśnienie. Dzisiaj już jest trochę opadnięte, więc mogę w spokoju nagrać ten film. I myślę, że ten film jest bardzo potrzebny, ponieważ trzeba w końcu zrobić porządek i trzeba w końcu posprzątać. Takiego filmu potrzebujemy. Ja wam na początku przeczytam fragment Pisma Świętego, ale jeszcze wcześniej muszę powiedzieć, że ja jestem katolikiem, jestem osobą wierzącą i praktykującą. Nie jestem jakimś ideałem, który jest krystalicznym katolikiem. Jestem grzeszny, popełniam błędy, grzeszę jak każdy inny. Nie ma ludzi perfekcyjnych, nie ma ludzi idealnych. Ja wiem, że jest wielu takich, którzy chcą zniszczyć Kościół i na nich trzeba uważać. Ale ja to robię, ja robię ten film tylko dlatego, żeby uzdrowić, żeby pomóc, bo widzę, że jest źle. Nie po to, żeby niszczyć, żeby krzywdzić i żeby sprawiać problemy. Ponieważ ja jestem częścią tego Kościoła, więc mam prawo wypowiedzieć się na ten temat. Słuchajcie teraz, to jest fragment Pisma Świętego. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, wypędzał wszystkich ze świątyni. Także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach zniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją zniesiesz w przeciągu 3 dni? Moi drodzy, gdyby Jezus teraz parował do większości kościołów, to zrobiłby dokładnie to samo. Porozrzucałby to wszystko, powywracał, zrobiłby z tym porządek. Bo teraz, idąc do kościoła, ja czuję się, jakbym szedł do sali wystrojonej świecidełkami, gdzie aż kipi od pieniądza. Nie tędy droga. To nie jest droga. Ja, idąc do kościoła, idę tylko po to, ponieważ lubię tam chodzić, lubię słuchać Pismo Święte, ponieważ dobrze to na mnie działa. Idę do spowiedzi, dlatego, że ja osobiście lubię się wygadać. Tutaj ksiądz taki czy taki, staram się chodzić do dobrych. Ale jeśli trafię na złego, to ja po prostu robię swoje. Ja to mówię, bo ja się wtedy lepiej czuję. Wychodzę. Jeśli wejdę do kościoła, w którym ksiądz mówi o pieniądzach, to już tam nie pójdę. A jeśli muszę iść, to na pewno na tacę nie dam. Ponieważ musicie sobie zdać sprawę z tego, że są dobrzy księża i źli księża. Ja znam wielu wspaniałych księży, wielu wspaniałych. I byłbym głupcem, gdybym teraz wszystkich do jednego wora wrzucał. Ale są źli księża, którzy robią to nie wiadomo po co. Robią to dlatego, że jest to wygodnie. Bycie księdzem jest wygodne, ponieważ nie muszą się martwić o jedzenie, o to, gdzie zamieszkają, o starość, ponieważ mają wszystko zapewnione. Ja wierzę w to, co było dawniej, w ten przekaz, który płynął z Ewangelii i płynie. W Jezusa, świętego Pawła, który się nawrócił. To jest to, w co powinniśmy wierzyć. I to jest to, jak powinniśmy żyć. Oni nie chcieli bogactw. Oni nie chcieli przepełnionych złotem kościołów. Oni tego nie chcieli. Oni tego nie chcą. To nie jest ważne. To nie jest ważne, żeby budować super nowoczesne kościoły. Jeśli ja jestem w kościele, ostatnio byłem i ksiądz przez 10 minut, co niedzielę przez 10 minut na zakończenie mszy, mówi o posadce, którą wymienił i cały czas mówi, że tylko 10% wpłaciło, a reszta nie. To ja mam dosyć takiego księdza, ja mam dosyć takiego kościoła. Ja mam nie dosyć generalnie kościoła, bo ja się nie odwrócę. Ja zawsze będę katolikiem, myślę. Bo ja to lubię. Bo mi to sprawia radość. Bo mi to sprawia wielką radość. Choć czasem jest różnie, ale sprawia mi to radość. I będę to kontynuował. Ale nie możemy przymykać oczu na to, co się dzieje. Nie możemy patrzeć na to, co jest. To ja wam powiem jedno. Ja miałem wiele styczności z tym środowiskiem i nadal mam. Naprawdę wiele widziałem. Uwierzcie mi, że wiele widziałem. Wiele dobrego i wiele złego. Ale tutaj nie jest ten film po to robiony, żeby chwalić, tylko po to, żeby krytykować konstruktywnie. Ja słyszałem takie opinie, słyszałem na własne uszy, że młode dziewczyny były podrywane w konfesjonale. Czy to jest normalne? Ja widziałem różne rzeczy. Uważam, że to środowisko trzeba oczyścić. Oczyścić
ze wszystkiego, co niszczy to. Przede wszystkim oczyścić Watykan. Watykan jest zły, Watykan jest przesiąknięty złem. Jak ja widzę tych wszystkich hierarchów kościoła, którzy są w jakichś sygnetach, na tronach, w różnych sutannach, ozdobionych świecidełkami i innymi odznaczeniami, orderami. Co to ma znaczyć? Czy Jezus chodził wystrojony? Czy święty Paweł chodził wystrojony? Czy wszyscy tamci apostołowie, oni chodzili w świecidełkach? Czy oni chcieli bogactw? Nie chcieli. Ja wam teraz jedno jeszcze powiem, co mi podniosło ciśnienie, ponieważ ostatnio się dowiedziałem, ja wiedziałem o tej rzeczy, oczywiście ja to wiedziałem, że ile dać, proszę księdza, no, co łaska, ale nie mniej niż tyle. Ale ostatnio moja taka dobra koleżanka, niestety jej mama zmarła i musieli zrobić pogrzeb. Wiadomo, trzeba zrobić pogrzeb, ponieważ jest to normalne, że ludzie się chowa, niestety, ludzie umierają. I ksiądz jej odpowiedział tak: no co łaska, ale nie mniej raczej niż 300. I powiem wam tak, moi drodzy, jeśli mi ksiądz by tak powiedział, to ja bym go za tą sutannę złapał i bym powiedział tak: gościu, ile w Polsce ludzie zarabiają? 12 zł na przykład zarabiają na niższej krajowej na rękę. Więc ile księdzu potrzeba godzin na odprawienie tego pogrzebu? 2 godziny czy 3? Jeśli 2 godziny, to dam 24 zł. Jeśli 3 godziny, to dam 36 zł. I będzie ksiądz zarabiał tyle, ile zarabiają wszyscy inni. Ile ja osobiście zarabiam. Bo ja wam powiem jeszcze jedno. Są ludzie, którzy są naciągani na pieniądze. Najczęściej są to starsi ludzie, którzy przez całą swoją starość dają na tacę, wspierają kościół, wspierają tych wszystkich hierarchów, którzy później kupują sobie samochody, jeżdżą na wycieczki i później, kiedy ta osoba umrze i jej mąż, który nie ma co do garnka włożyć, ponieważ emerytury wynoszą 900 zł, jej mąż nie ma za co kupić trumny, jej mąż przyjdzie, tej pani, która całe życie, która całą swoją starość dawała na tacę, jej mąż przyjdzie do księdza, a ksiądz mu powie nie mniej niż 300. Rozumiecie? To jest nieprawdopodobne, to jest przykre. To jest bardzo przykre. Ja naprawdę staram się wspierać i staram się bronić, ale to już przechodzi ludzkie granice. I nie wolno też zamiatać pod dywan. Nie zamiatajmy pod dywan. Bo to jest takie głaskanie i zgoda na to. Ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam na te wszystkie pedofilie, na zboczeństwa. Ja się nie zgadzam. Ich trzeba usunąć. Tych ludzi trzeba usunąć. Tych, którzy podrywają w konfesjonałach. I również tych ludzie są winni, którzy, na przykład są też takie dziewczyny, gdzie są młode dziewczyny i są różne wspólnoty, one się kochają w księżach. Ja znam osobiście takich ludzi, którzy zakochani byli w młodym kleryku. Ten kleryk nie chciał. I to był dobry kleryk. Nie chciał jej. Ale ona robiła wszystko. Ale mu się udało. I ona nie wygrała. To też jest problem. Ale przede wszystkim to, co się dzieje teraz. Jeśli wyjdziecie do księdza, ponieważ macie problem i nie macie pieniędzy, a on wam powie tyle i tyle. Ja mam taki pomysł, zrobię kiedyś taką prowokację. Wezmę naprawdę kamerę, ukrytą kamerę i nagram takie zdarzenie. To będzie, myślę, że hit. To będzie hit. Nie po to, żeby miał dużo wyświetleń, tylko po to, żeby ludzie przejrzeli. I to nie jest po to, ten film nie jest po to, żeby szkodzić kościołowi. Żeby zamykać kościoły. Nie! To jest po to, żeby uzdrowić. Ja nie potrzebuję pięknego, nowoczesnego kościoła. Naprawdę, nie potrzebuję. Ja mogę iść byle gdzie. Ja mogę iść do byle gdzie i lubię chodzić byle gdzie, do byle jakiego takiego skromnego. A najlepsi są wszyscy bracia zakonni, do mnichów, do tego typu zgromadzeń. Oni żyją w skromności. Żyją w biedzie. Ja ich widziałem wiele razy. Oni wychodzą kilka razy dziennie na modlitwę w podartych sandałach. Boso, siostry zakonne jeszcze są. I są też wspaniali księża, naprawdę wspaniali. Ja też znam taki przypadek, gdzie para młoda chciała dać księdzu za ślub. Ksiądz powiedział, że nie weźmie, ponieważ to by było ujmą dla niego wziąć pieniądze. A jeśli ktoś bezczelnie mówi, że tyle co łaska, ale nie mniej niż 300, to jest po prostu chamem, jest zwykłym chamem. Ja w takim przypadku jestem za tym, żeby księża mieli kasę fiskalną. Dobra, ziomeczku, chcesz 300 zł? No to 23% VAT. Zapłać podatek, opłać się ubezpieczenie ZUS. No proszę, dam ci 300.
Oczywiście to jest niepoprawne, ponieważ nie powinno się dawać. Powinno się dawać tyle, ile się chce. Jeśli ktoś chce, to masz dać. Jeśli ktoś nie chce, to nie musi. Ale to jest łatwy zawód. Ponieważ tak, podatków się nie płaci. Emeryturki jakieś tam są, nie wiem, domy starości. Wycieczki się robi niby dla wiernych. Do Meksyku na przykład. Ostatnio słyszałem, że jest wycieczka do Meksyku. Wiadomo, że ksiądz nie płaci. Ja cały czas mówię o tych złych księżach, ponieważ oni są. To są ludzie, którzy mają wygodne życie. Którzy rano wstają, śniadanie mają, obiad mają, kolację mają i ładnie im się żyje, wygodnie im się żyje. Później ktoś przyjdzie biedny, chce tylko 2 godzin, by pożegnać swoją na przykład żonę, która zmarła, czy też męża, i o niej mówi, że nie mniej niż 300 zł. To jest bezczelne. To są złodzieje. To są dla mnie złodzieje. Ja do takiego księdza nigdy bym nie poszedł. A jeśli by mi tak powiedział, że 300 zł, to ja bym powiedział dziękuję. Nie dam księdzu ani grosza, ponieważ nie mam. Nie mam. Czy ksiądz wyprawi, odprawi ten pogrzeb, czy nie? Czy mam iść szukać dalej? Bo to jest przykre. To jest ujma dla Kościoła. Jezus, gdy widzi coś takiego, kiedy ktoś przychodzi do księdza, a on chce od nich pieniądze, to płacze. Płacze nad wami. Płacze nad wami. Bo jesteście... Bo przynosicie wstyd. Naprawdę. Hańbą jesteście dla Kościoła. Hańbą. Ci wszyscy hierarchowie, którzy siedzą i pierdzą w stołki w różnych episkopatach, którym się już nawet mszy nie chce odprawiać, bo oni mają inne zajęcia. A co było teraz z panem Sumnińskim? Kuria biskupia zabroniła prezentacji książki. Ludzie, wy się zastanówcie, w jakim kierunku idziecie. Ale jak to uzdrowić? No jak to uzdrowić? Ja nie mam pomysłów. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pomysłów. Miejcie swój rozum i jeśli widzicie, czujecie, że ktoś was naciąga na kasę, nie dajcie ani grosza. Nie dajcie. Jeśli ja słyszałem tego księdza raz, że on przez 10 minut mówił o zmianie posadzki, bo chce mieć najpiękniejszą bazylikę w okolicy, to ja już mu nie dam na tacę. Nie dostanie ani grosza. Ani grosza nie dostanie. Jakkolwiek by się nie starał. I myślę, że to jest dobra metoda. Jeśli widzicie takie kościoły, takich księży, bo to nie jest normalne, to zmieniajcie, idźcie tam, gdzie jest inaczej. Bo są wspaniali, naprawdę są wspaniali, którzy mają serce. Tak jak ten, który powiedział, że nie weźmie od osoby, którą też zna, ponieważ to by było taką ujmą dla niego brać pieniądze. I to są wspaniali księża. A nie ci w sutannach, którzy chodzą i tylko kasę zbierają, którzy molestują, podrywają. Do takich nie chodźcie, bo szkoda czasu. Albo jeśli już nie macie wyboru, to idźcie na mszę, pomódlcie się i uciekajcie. Nie słuchajcie ich, tylko róbcie swoje. Bo pamiętajcie, że idziecie tam do Boga. Boga można mieć wszędzie, wiadomo, ale są ludzie, którzy jednak wolą wspólnotę. Kościół to jest wspólnota, to nie jest instytucja. Zrobiliście z Kościoła instytucję. Biznes, firmę. To nie jest firma. To jest wspólnota, to jest grupa ludzi. To nie są pieniądze. Tak jak Jezus wparował do tej świątyni, on po prostu tam wszedł, powywracał, poprzeganiał ich wszystkich. To, co teraz ma miejsce w kościołach. Jezus by wparował, powywracałby, pozdzierałby ze ściany to wszystko, te świecidełka, powyrzucałby to wszystko, podeptał, skakałby po tym, wyrzucał przez okna. Rozbiłby, zdemolował cały kościół, wszystko, a tych wszystkich księży przepędził. Tyle by zrobił Jezus. I ja bym mu przyklaskał. Jeszcze bym go poparł i razem bym z nim to robił. Rozumiecie? Bo to się w pale nie mieści. To, co się dzieje, to się w pale nie mieści. A papież Franciszek jest dla mnie osobą złą. Być może się mylę, ale on ma zły wpływ na kościół. Pozbyli się Benedykta, biedny Jan Paweł II już nie żyje. Tyle dali serca, a teraz... Każdy ma swoje zdanie. Według mnie Benedykt jest niebezpieczny. Dla Kościoła katolickiego. Watykan jest nieuleczalnie chory. Jest przesiąknięty pieniędzmi, złem. Naprawdę. Jezus też, gdyby wszedł do Watykanu, to by zrobił porządek. Ze wszystkimi kuriami. Kuria biskupia, episkopaty, arcybiskupi, prymasy Polski. Ludzie, gdzie my żyjemy? Jacy prymasy? Czy Jezus był prymasem?
Żyjcie w skromnie, żyjcie w skromności, tak jak bracia zakonni. Ja byłem w różnych klasztorach. Ja naprawdę miałem wiele wspólnego i mam. Ja jestem osobą wierzącą. Ale widzę nieuleczalną chorobę w kościele. Nieuleczalną. Rak. Trzeba jakoś z tym żyć. Ale nikt z tym nic nie robi. Jeszcze jedna sprawa. Kościele, ręce precz od polityki. I politycy, ręce precz od kościoła. Nie mieszajcie kościoła do polityki. I nie mieszajcie polityki do kościoła. Jezus nie był politykiem. Nie obchodziło go, kto rządzi. A wy maczacie swoje ręce i otumaniacie, okłamujecie ludzi i tak manipulujecie ludźmi poprzez politykę, kościół. Kościół powinien być czysty od polityki, od wszystkiego. I w obecnych czasach powinien płacić podatki, tak jak każdy inny. Bo ja sobie nie wyobrażam, że ja idę do księdza, do kościoła i on mi mówi nie mniej niż 300 i on nie płaci podatku. Ham. Zwykły ham. Naprawdę, ja bym takiego za sutannę złapał. Złapałbym go tak, przyciągnął się i powiedział tak. Słuchaj, gościu, albo ci dam 12 zł za godzinę, albo... No. Albo co? Albo nie wiem, albo... Kurczę, no co zrobić? No nic. Ani to zgłosić na policję, ani do urzędu skarbowego, ponieważ podatków nie płacą. Dobra, to było na tyle. Znów mi ciśnienie skoczyło, jak o tym myślę, ale to jest naprawdę poważna sprawa. Ja nie znam recepty, ja nie mam recepty, jak z tego wyjść. Żeby kościół uratować i żeby pozbyć się z kościoła, naprawdę pozbyć się tych wszystkich zgredów. A jeszcze jedna historia, na przykład w Paryżu jest Polska Misja Katolicka, oni też tam robią biznesy. Jeden ksiądz wcześniej był fajny, super, rewelacyjny, dużo stworzył, naprawdę, bezinteresownie, wspaniały człowiek, przyszedł jego następca, wszystko zepsuł, ponieważ jemu zależy na kasie, na pieniądzach. Jak żyć? Jak wierni mają się nie odwracać od kościoła? Kościoły w Polsce powoli zaczynają świecić pustkami. Do kościołów coraz częściej chodzą tylko i wyłącznie ludzie starsi lub w średnim wieku. Młodych jest coraz mniej. Co oni wszyscy, co ci wszyscy biznesmeni w sutannach zrobią za 50 lat, kiedy będzie tak jak na zachodzie? Z czego będą żyć? Sami sobie to robicie. Sami robicie wszystko, żeby to zniszczyć. Całą wspólnotę, żeby to zniszczyć. Wszyscy sami to sobie robicie. Poprzez te wasze grzechy, poprzez naciąganie, ludzie się odwracają. Jeśli wy komuś powiecie nie mniej niż 300, ten ktoś już nie przyjdzie do was. Nie przyjdzie do was. Odwróci się plecami. I co najgorsze jest to, że on się całkowicie odwróci od Boga. Często. I to jest bardzo przykre, ponieważ wy jesteście hańbą dla Jezusa. Hańbą. Czy ja mam wam jeszcze raz przeczytać to, co powiedział Jezus? I to, co on zrobił? Dobra, ja wam jeszcze raz to przeczytam. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni. Także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć.